przed nami zadanie z naszego portalu, jaka jest dziedzina narysowanej funkcji f od x. Czyli mamy tutaj wykres funkcji i tu mamy odpowiedź wpisać, czyli zakres x-ów, które należą do dziedziny. Więc jak widzimy taki wykres, no to w domyśle, prawda, jest, że widzimy cały wykres tej funkcji. Nie jest tak, że tutaj nad czwórką gdzieś wysoko się nie zmieścił jakiś fragment wykresu, czyli po prostu, prawda, tutaj, gdzie nad tymi punktami x, nad którymi nie ma żadnych punktów wykresu, no rozumiemy przez to, że te punkty są poza dziedziną funkcji. Ta dziedzina funkcji to są te punkty x, dla których wartość funkcji jest określona. No i tutaj, prawda, jak zapytamy się, jaka jest wartość funkcji w punkcie 6 na przykład, no to widać, że ta funkcja nie ma wartości w punkcie 6, czyli te punkty tutaj są poza dziedziną. Czyli albo inaczej, prawda, dziedzina to są te, jak mamy wykres funkcji, to są dziedzina, to są wszystkie współrzędne x punktów na wykresie. Znaczy biorę jakiś punkt, on ma dwie współrzędne, współrzędna x i współrzędna y, no i wszystkie te możliwe współrzędne x to jest dziedzina funkcji. No i tutaj ten wykres jest taką linią ciągłą, co ma nam sugerować, prawda, że każdy punkt pomiędzy tymi skrajnymi należy do dziedziny. Czyli na przykład jak zapytamy się, jaka jest wartość funkcji w punkcie 4, no to minus 4, no to widzimy, że to jest minus 3. Czyli tutaj, prawda, te skrajne punkty to jest minus 8, no i widzimy, że od minus 8 ten wykres się posuwa aż do punktu 1, czyli ta dziedzina to jest przedział od minus 8 do 1. No i wspaniale, może następne zadanie. O, a teraz mamy pytanie o zbiór wartości tej funkcji, czyli tym razem nie interesują nas x, dla których ta funkcja jest określona, tylko wartości, jakie przyjmuje. Czyli zamiast patrzeć na współrzędną x punktów na wykresie, patrzymy na współrzędną y punktów na wykresie. No i widać znowuż, wykres jest taką linią ciągłą, co również ma nam sugerować, że ten wykres, każdy punkt pomiędzy, każde y pomiędzy tymi skrajnymi jest osiągane. No więc możemy zobaczyć, jakie są te skrajne y. No, czyli widać tutaj, że no, najmniejsza wartość tej funkcji to jest 5. Prawda? To ona jest tutaj, no i wygląda, że niżej nigdzie nie schodzi. Czyli to będzie 5. No i największa wartość, prawda, największa wartość jest osiągana wielokrotnie. Tutaj największa wartość tej funkcji to jest 8. Ona tam potem sobie opada, potem wraca z powrotem do 8. To wszystko nas nie interesuje. Ale widzimy, że jak weźmiemy każdą liczbę pomiędzy 5 i 8 i się zapytamy, czy ta liczba jest wartością naszej funkcji, no to, czyli innymi słowy, czy taka pozioma prosta przecina nasz wykres, to widzimy, że jeżeli weźmiemy każdą taką prostą poziomą o y od 5 do 8, to każda taka prosta przecina nasz wykres. No niektóre z tych prostych przecinają nasz wykres wielokrotnie, ale to nas nie interesuje. Prawda? Nie pytamy się, czy raz przecina, tylko czy przynajmniej raz przecina. No i widać, że tak jest aż do 8, czyli ten zbiór wartości to jest przedział od 5 do 8. Sprawdźmy, wspaniale. No może jeszcze jedno zadanie. O, popatrzmy teraz tutaj, jaka jest dziedzina. No i ponownie, jak jest dziedzina, czyli pytamy się o teraz współrzędne x punktów na wykresie. No i znowu, czyli innymi słowy, dla jakich x-ów ta funkcja ma wartość. No i popatrzymy sobie na ten wykres. No i widać, że także tutaj nie ma, aż bach, zaczynamy w punkcie minus 4. I teraz ten wykres jest zakończony takimi małymi kółeczkami zarysowanymi, co ma nam sugerować, że te graniczne, te krańcowe punkty też należą do dziedziny. Znaczy w punkcie minus 4 funkcja ma na przykład wartość 3. Ten punkt też należy do dziedziny. Czyli tu będzie minus 4, no i widać, że tutaj jest kawałek stała funkcja i tak się posuwamy aż do punktu 6. Więc dziedziną funkcji jest przedział minus 4, 6. Wspaniale. No i zachęcam Was oczywiście do samodzielnego rozwiązywania zadań, do logowania się na portalu, zdobywania punktów i odznak.